Moi drodzy, w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, w 36. Światowy Dzień Młodzieży, który przeżywaliśmy w katedrze radomskiej z młodymi właśnie tego kościoła radomskiego, chciałem złożyć serdeczne podziękowania całej społeczności młodych, duszpasterzy, diecezjalnych i zakonnych. Każdego, kogo miałem okazję spotkać jako przewodniczący Rady Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopatu Polski, jako delegat do spraw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Dziękuję Wam za Waszą troskę o to wszystko, co jest w Waszym życiu, za Wasze oddanie dla tego, co jest bogactwem Kościoła i wiary. Dziękuję za to wszystko, co mieliśmy okazję razem przeżyć i w Panamie, i w tak wielu różnych innych dziełach, które były w naszej ojczyźnie i poza jej granicami, chociażby w czasie Synodu Młodych w Rzymie. Niech to będzie czas, który owocuje i życzę jak najlepiej moim następcom i biskupowi Grzegorzowi Suchodolskiemu i biskupowi Adamowi Babowi, aby to wszystko, co się będzie dopełniało w skali całej naszej ojczyzny w duszpasterstwie młodzieży, było jak najpiękniejsze, jak najbardziej owocne, tak jak my z całą troską będziemy starali się to czynić w naszej diecezji radomskiej. Niech Bóg wszystkim błogosławi i wstańmy, bo Chrystus nas powołuje do tego, abyśmy głosili to, co nam pokazał i co jeszcze nam objawił.